Siemano, siemano, poranny Meksykano TV. Witam Was serdecznie. Słuchajcie, szybki, krótki materiał. Zobaczymy, co potem zrobimy. Jeszcze nie wiem. A kurde, nie wziąłem jednej rzeczy. Słuchajcie, chcę Wam tylko pokazać, co otrzymałem. Kolejna pocztóweczka. Bardzo piękna. Dziękuję ślicznie. Ze Śląska. Dziękuję. Ze Śląska ona jest. I kolejna pocztóweczka, która zawiśnie na ścianie, z Sopotu. Z Sopotu nie miałem jeszcze. Nie miałem jeszcze pocztówki z Sopotu. Nie ogolony, ale się ogolę, bo dzisiaj prawdopodobnie może chyba, bo nie chcę na 100% mówić, chyba zrobię live'a dzisiaj, więc będę musiał się ogolić. Oczywiście otrzymałem film do obejrzenia. Oczywiście w oryginalnej okładce, nie śmigany w ogóle. Więc obejrzę i znam recenzję z tego filmu. I cóż jeszcze zrobimy? Szampana otworzymy, poczekajcie, kurde. Ten stojak ma nawet dobre cechy czasami. No, zadzę się. Bo jeszcze pozdrowienia będą, ale idę po szampana, bo kurde. Bo się zamotałem, nie wziąłem ze sobą. Jestem, wróciłem. Skoro jestem, mieszkam pod wschodnią granicą, więc no piję szampan rosyjski. Słuchajcie, spróbuję to otworzyć jak saper. Delikatnie, spokojnie. Tutaj pokazuję. Delikatnie, spokojnie. I bez bólu. I muszę to wyrzucić i niestety muszę to zrobić. Za płot wyrzucę pierwszą. Mamy tu taki zaworek, zakrętkę. Trzeba to delikatnie robić, z rozumem, nie szarpać, nie ciągać. Trzeba mieć delikatne rączki do tego. No, jak to saper. Musi mieć delikatne rączki. O. Zdejmujemy tą zawleczkę, tak zwaną. No już tylko zostaje się otworzyć go. Sam nie wystrzeli. Jak rozbrojenie miny. Wasze zdrowie. Bo jeszcze chyba za nowy rok dla Was nie piłem. Chyba nie. Wasze zdrowie. Szampanik będzie spożyty. Zostały się jeszcze tylko pozdrowienia. Słuchajcie, nie wiem, naprawdę może jak się dzisiaj sprężę, to może naprawdę, słuchajcie, zrobię live'a. Ja już nie wiem, czy kurwa kogo pozdrawiałem, kogo nie. Naprawdę już się pogubiłem, słuchajcie. Na pewno Karolcia, Karolina Szymczak, Karolcia, pozdrawiam Cię serdecznie. Dziękuję, że mnie śledzisz. Nie powiem. Ładna jesteś, nie powiem. Jest na czym oko zawiesić. Słuchajcie, cały czas śnieg pada, no niestety, no. No w Białymstoku to musi padać, no bo kurwa wschód. No i oczywiście z Dolnego Śląska Jonasza i Jarka. Jarek, moim imiennikiem jesteś, ja też jestem Jarek, także pozdrawiam. A to najwyżej to, albo to, no to najwyżej będzie replay, słuchajcie, nie? No, pozdrawiam Gołdap. Gołdap, byłem w Gołdapi, wiele razy byłem w Gołdapi. Parę dziewczyn z Gołdapi nawet znam. Pozdrawiam Rzeszów również. W Rzeszowie akurat nie byłem. Marcina i Dominika z Modlina. Ja nie wiem, ja być może teraz to powtarzam, bo ja już kurwa nie łapię, kogo ja pozdrawiałem, kogo nie. Michałka, pozdrawiam Cię i łyk dla Ciebie. I zaraz wywalę szampana i kurwa zaraz znowu będę sztywny. Gołęby sobie poleciały i latają w kółko. Powaliło je kurwa. Z tym lataniem. Ty, pocztówka, ty leż na miejscu, jak leżysz. Mławę!
W Mławie nie byłem, ale to jest gdzieś chyba koło nad morzem, czy jakoś tak, ale Sisi i Trójmiasto, no to Trójmiasto akurat to byłem, Sisi. Sisi i Trójmiasto byłem, Sisi. Sisi pozdrawiam, kimkolwiek jesteś, czy fejkiem, czy kobietą, czy facetem, ale pozdrawiam Trójmiasto. Byłem i to często tam bywałem. Pauliny z Poronina, to gdzieś już, gdzieś troszkę w góry lecimy. Lecimy gdzieś w góry, nie? Pauliny z Poronina? Oczywiście, że tak. Janusza z Olkusza i miejscowość Cisek. Miejscowość Cisek. No to tamto na pewno nie byłem. Nigdy nie byłem, nigdy nie byłem. Także jeżeli te pozdrowienia jeszcze raz się powtórzyły, to sorry, bo ja mam tego po prostu w zeszycie od groma i kurwa. Musiał się ogolić, bo ja tu kurwa niedługo to będę brodą ciągał po kurwa po ziemi. Po śniegu tym kurwa całym. Także jeszcze raz wam powtarzam. Zawsze z wami. Mexicano TV. No, a co zrobimy? Nie wiem, pomyślimy. Może drzwi otworzymy. Nie. No zobaczymy, zobaczymy. Słuchajcie, nie wiem. Może się skuszyliście na live'a. Wszystko się okaże z czasem. Na pewno z 2-3 godziny wcześniej was powiadomię. A i słuchajcie, bardzo potrzebne mi są te filmy, na których Conan albo Major mnie obrażał. Podawajcie mi linki na Facebooku. Ja sobie je pościągam. No. Skoro już to tak daleko zaszło, a miało nie zajść, no to, jeżeli poznajdujecie, bo oni spryciarze pokasowali to wszystko. I nie ma tych filmów. Nawet tam ta śliczna, śliczna, przepiękna, przepiękna pani, która mnie przesłuchiwała, to czekajcie. Emilka? Emilka chyba. Chyba, ale nie jestem pewien, bo tylko raz usłyszałem jej imię. Przepiękna, przepiękna kobieta. No i jest na czym oko zawiesić, słuchajcie. No to, żeśmy się dogadali, że po prostu ja muszę zdobyć te filmy, gdzieś przegrać je na, nie wiem, na pendrive'a albo na płytę i dostarczyć w razie W, bo dla Konona nic nie grozi. Już wczoraj o tym mówiłem, nic mu nie grozi. Ja powiedziałem, że ja nie chcę, żeby go tam ścigali prawnie i tak dalej. Więc na pewno to zobaczy, że od razu mówię ci, Koron, nic ci nie grozi, bo zrezygnowałem ze ścigania ciebie prawnie. Ja tak, ale nie wiem, kto tam jeszcze kurde palce mieszał. Tego to nie wiem. Ona mi nie powiedziała. Ale była śliczna. W takim białych ciuszkach, kurczę. O Jezus. Dobrze, że mam do niej numer. Bardzo dobrze, że mam do niej numer. Trochę będzie kiepsko, bo ja, jak to się mówi, no, tak do końca czysty nie byłem w swoim życiu. I teraz z policjantką rozmawiać. A wiem, że męża nie ma, bo nie ma obrączki, bo widziałem, spojrzałem. Ja jestem spostrzegawczy strasznie. Także dobrze, mam do niej numer. Będę do niej dzwonił. Któregoś razu. Także jeszcze raz trzymajcie się i już nie będę przeciągał. Mexicano TV. Mexicano TV jest tylko jeden. Jeden na cały świat.